Witajcie kochani, witajcie w tę cudną, super pełnię księżyca w Wadze. I tak od razu, gdziekolwiek jesteście, z samego rana, ważne jest, co odczuwamy. I na ogół większość ludzi nie zatapia się w filozoficzne rozmyślania, w ciekawe myśli, wielkich przodków, na przykład z literatury polskiej. Nie ma czasu. Ludzie zabiegani, problemy, dzieci, związki, praca, kariera, biznes, miejsce zamieszkania, dom, samochód, rachunki, tak w kółko i w kółko. I nigdy nie wystarcza tego czasu, żeby naprawdę zamyśleć się może nad czymś, co jest też ogromnie ważne. I to jest właśnie, te myśli są dla takich osób, które potrzebują ciut więcej niż chleb i woda. Okay. Na końcu będzie ten utwór, który to spowodował, że sięgnęłam po Ignacego Krasickiego. Po prostu przyszedł do mnie, bo on bardzo wiele mówi na temat autentyczności bądź jej braku i także myśl z myśli przy kawie już na samiutki koniec. Baż byłam ciekawa, sama już się nie mogłam doczekać, co to będzie za myśl na tę pełnię, super pełnię księżyca w Wadze 28 marca 2021, czyli dzisiaj. No i jakie to są utwory? No wiecie, będę szła po kolei. Skąd ja czerpię? Z księgi cytatów z 1982 roku. To było drugie wydanie. Ja to przywiozłam z Polski. Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku. Ułożone przez Pawła Herca i Władysława Kopalińskiego. Okej, okay. Idziemy po pierwszy cytat. Nawet mam, słuchajcie, powiększające tutaj szkiełko, bo nie patrzę, że jak ten księżyc właśnie, ta pełnia za mną, ponieważ są te litereczki bardzo malutkie. Pierwszy. Mimo tak wielkie płci naszej zalety, my rządzim światem, a nami kobiety. Dobry początek, kochani. Gdybym był królem lub jaśnie wielmożnym, chciałbym mieć serca sług albo poddanych. Miłość powszechna czyni człowieka możnym, stawia w korzyściach nieoszacowanych. Na cóż się przyda rozkazywać ożnym. Czyliż nie lepiej mieć obowiązanych? Skarby, oręże, wszystko to rzecz płocha. To grunt, gdy sługa pana swego kocha. Bajki wam niosę. Posłuchajcie, dzieci. A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może, prawda? Jednakże ja to między bajki włożę. Pies szczekał na złodzieja. Całą noc się trudził. Obili go nazajutrz, że pana obudził. Spał smaczno drugiej nocy. Złodzieja nie czekał, ten dom skradł, psa ubili za to, że nie szczekał. Że zamknięty w skorupie niewygodnie siedział, żałowała mysz żółwia. Żółw jej odpowiedział. Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny. Prawda? Nie jest wspaniały, szczupły,
ale własny. Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Łódka tron, lód jest woda i nosi ją na dno. Kiedy sternik niebaczny, łódka idzie na dno. Dobry rozum po szkodzie, lepszy rozum przed szkodą. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Chciałem wszystkim dogodzić i w tym byłem osłem. Lepsza zwada na dworze, niźli zgoda za kratą. Tu aż muszę przełknąć, święta prawda. Oddech, kochani, oddech. Idziemy dalej. Z żalem świnia lwicy rzekła. Żal mi ciebie, lubość godna, lubość zacna, żeś mniej płodna. Rzekła lwica, wiem ja o tem. Róć ty 10, 4, 2. Ja jednego, ale lwa. Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić, wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić. Godzi się kraść ojczyznę, łatwą i powolną, a mnie sarkać na takie bezprawia nie wolno? Próżne Pawle ofiary, gdzie skażone serce. Krzyw się, mrugaj, bij czołem, klęcz, szeptaj i dmuchaj. Zmów różańców bez liku mszów słuchaj. Jeśliś zdrajca, obłudnik, darmo kunsztu szukasz, możesz ludzi omamić, Boga nie oszukasz. Godzien kraj kochania, kraj, co żywi, co zdobi, mieści i ochrania. Kraj, któregośmy cząstką, a cząstką istotną, pseudopolitykowie maksymą obrotną, pełni jadu pochlebstwa, wśród płatnych okrzyków słodzą jarzmo poddaństwa, rozpacz niewolników. Nie ten godzin pamięci, kto gnębił, kto zdzierał. Nie ten, kto łzy wyciskał, lecz kto je ocierał. Księgi, wiersze, dzienniki, płatni uwielbiacze, pełno dzieł heroicznych, a jednak lud płacze. Nie dosyć czynić to, co się nam być zdaje z użytkiem, a bez szkody cudzej trzeba mieć jeszcze baczność, jak rzecz czynić się może, iżby czasem tych, którym się dobrze czyni, nie obraziło. No i wiecie, stąd właśnie dobrze czynić, mamy księżyc, pełnię księżyca, wadze, czyli ta harmonia, balans, powiedzieć prawdę jak najbardziej. Ale jeszcze piękniej jest powiedzieć od serca, prawdziwie i dyplomatycznie. Tak, żeby nikogo nie urazić, tak, żeby nie było zadry i złej karmy. Rozumiecie?
Więc tu jest akurat z nowych bajek Ignacego Krasickiego Malarze. Dwaj portretów malarze słynęli przed laty. Piotr dobry, a ubogi. Jan zły, a bogaty. Piotr malował wybornie, a głód go uciskał. Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał. Dlaczegoż tak los tak różny mieli ci malarze? Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze. To wszystko się wydaje takie jasne i oczywiste i ja mam nadzieję, że każdy uczył się o Ignacym Krasickim i o jego twórczości i na pewno mieliście ten utwór Malarze, być może nawet do wyuczenia się na pamięć. Bo to już mówi bardzo dużo. Ci pochlebiający. Ja pamiętam taką scenę z króla Henryka VIII, z tego serialu, czy z jakiegoś filmu, że on rozporządził, by namalowano jego obraz, podobiznę, jako właśnie takiego króla silnego, tak stoi dostojnie i oczywiście wybrał najlepszego z możliwych malarzy. No i kiedy wreszcie dzieło było ukończone, król był bardzo niezadowolony. W ogóle nie chciał na to patrzeć. Mówi, sprzątnąć mi to i namalować prawdziwy obraz. Oczywiście niezadowolony był, bo był namalowany prawdziwie. A więc dużo ludzi nie przyjmuje prawdy, nie chce słyszeć o sobie nic złego. Nie chcę słyszeć na swój temat czegoś, co jest dla osoby nie do przyjęcia. No i co wy na ten temat sądzicie? Już ja dalej z tym nie pójdę. Dzisiaj w tę super pełnię księżyca. Na ile uważacie, że można powiedzieć prawdę? I czy ta prawda jest waszą prawdą? Czy jest prawdą najprawdziwszą? Czy w ogóle ją znamy? Do jakiego stopnia można się posunąć, mówiąc o kimś prawdę, niby prawdę, prawdę w oczy, prawdę w opisie? Na ile tak naprawdę my znamy tę prawdę? No to można filozofować, wiecie, bardzo długo, ale ciekawa jestem waszych opinii. Tak właśnie przy tej super pełni księżyca dobrze się nad czymś takim zastanowić. Oj, wywaliłam prosto w oczy komuś tam w rozmowie telefonicznej. Z tym, że tak naprawdę to ja powiedziałabym wówczas to, co ja myślę na podstawie tego, co ja rozumiem i co jest dla mnie słuszne i prawdziwe. Ale czy ma to coś wspólnego z tą osobą, do której mówiłam i której coś zarzucałam? I to nie postępowania, ale oj, to jest ta, ty musisz usłyszeć prawdę o sobie. Wow. Czy faktycznie, do jakiego momentu jest to okej, żeby zwrócić komuś uwagę na to, a gdzie przekraczamy granice tego, żeby komuś może nie podciąć skrzydeł, nie rzucić następnej belki pod nogi. Czy w tym już nie są wystarczające osoby z rodziny i znajomych? A gdzie z kolei powiedzieć coś, uczulić dla tej osoby własnego dobra? I czy my wiemy, co tak naprawdę jest dobre dla tej osoby? Widzicie, w jakim ja jestem filozoficznym nastroju i o tym myślę często. Właśnie to jest to, że ja myślę bardzo dużo. Ja kiedy wyrzucam worek ze śmieciami,
i widzę, że co dwa dni ja wielki worek śmieci wynoszę i od razu wtedy myślę, wyobraźcie sobie, ileż inni muszą mieć śmieci, mając duże rodziny. I jest rodzin dużo. A weźmy teraz, wyobraźmy sobie, że to jest nie księżyc, tylko kula ziemska. Ile jest śmieci na całej Ziemi? Gdzie one idą? Nic dziwnego, że wypływają po jakimś czasie na plażach, gdzieś w miejscach nad wodą. No bo te plastyki i wszystko gdzieś musi wypłynąć. Więc widzicie, ja myślę zawsze głębiej. Nie tylko co zjem i co obejrzę i moja praca, moje obowiązki, opłacenie rachunków, ale jeszcze musi być do życia coś większego. Gdybyśmy tak podchodzili, na pewno byłoby nam łatwiej. Także kojarzę sobie tych wszystkich wybitnych malarzy. Ci najwięksi na ogół umierali biedni, bo byli niezrozumiani. Byli i żyli i tworzyli ponad swoje czasy. Dopiero trzeba było dużo lat, żeby za jeden obraz zapłacić majątek. Więc tak to jest z tymi, którzy są inni, którzy mają odwagę być innymi i być tymi ponad czasy, w których istnieją. No i wreszcie, co mówi, już widzicie, zaznaczyłam, bo z ciekawości nie mogłam się doczekać, bo otwieramy na której stronie i patrzymy. Chciałam, żeby było po prawej stronie. Strona 89. 8 karma, skończenie z karmą, sukces. 9 zakończenie, skompletowanie, może skompletowanie karmy. I wreszcie idziemy w stronę sukcesu. Jest taki pakiet specjalnie stworzony dla tych, którzy jeszcze się ciągle nie odcięli od lekcji z przeszłości, od tego wszystkiego, co ciągle się powtarza. Więc jest specjalny pakiet, jest webinarium i oddzielne różne usługi. Zapraszam na swoją stronę, bo czas naprawdę z tym zakończyć. 8 i 9 równa się 17. Numer duszy. A więc żyć z przeznaczeniem i robić to, co kochasz robić. Żyć z dnia na dzień to jedno, dać czemuś życie to zupełnie co innego. I z tą myślą, kochani, zostawiam was. Dużo spokoju wewnętrznego, równowagi, harmonii w środku, harmonii na zewnątrz. Buziaczki, uściski. I do kolejnego.